Zapraszam do obejrzenia testu reflektorów oraz prezentacji oświetlenia ambientowego i oświetlenia kabiny w największym Range Roverze o oznaczeniu L460. Chciałbym mieć możliwość robić dla Was testy innych samochodów, ale to zależy od Waszej reakcji. Dlatego poproszę Cię o kciuk w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. W oglądanej wersji SV oraz autobiografii zostały w standardzie zastosowane adaptacyjne reflektory Digital LED z projekcją obrazu. Reflektory te wykorzystują dane nawigacyjne, żeby z wyprzedzeniem śledzić drogę. W dwóch pierwszych wersjach, czyli SE i HSE, w standardzie są reflektory Pixel LED, a te, które testujemy, wymagają obecnie dopłaty 6290 zł. Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi od strony kierowcy oraz pasażera wyświetla się efektowne logo najwyższej wersji SV. Zobaczcie, jak oświetlenie zewnętrzne prezentuje się podczas dnia oraz przy sztucznym oświetleniu. Napisz proszę w komentarzu, jak oceniasz stylistykę zapalonych reflektorów oraz lamp tylnych. Weź też pod uwagę kierunkowskazy. A teraz zobaczmy oświetlenie wnętrza. Range Rover ma bardzo duży wybór oświetlenia ambientowego. I tutaj mamy do wyboru gotowe jakby motywy. Klasyczne. Zwróćcie uwagę, że inny kolor zapala się tutaj, a inny na przykład w oświetleniu kieszeni. Dynamiczna czerwień. To akurat jest tak samo. Zachód słońca. Ocean Blue. Ultra Violet. Forest Green. I mój kolor. Można wybrać dowolne kolory. Czyli na przykład akcent. Tak. To mamy tutaj. Ten akcent. I z tyłu również. On jest widoczny. A osobno wybieramy tło. Czyli to, co jest na przykład w schowkach drzwi. A dodatkowo jeszcze możemy zdecydować się, czy jest podświetlana przestrzeń nogi, czy nie. Teraz na przykład nie ma. Możemy zrobić, żeby była. Także tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. To tak, tutaj mamy, jak widać, podświetlenie też regulacji fotela. Tutaj praktycznie każdy przycisk podświetlony jest. Tutaj podobnie. Nie są podświetlone, natomiast przyciski do regulacji szyb, ale to jest łatwo wyczuwalne. W kierownicy praktycznie wszystko. Po otwarciu drzwi. Nam się zapalają, oczywiście. No i co ciekawe, są podświetlone miejsca, gdzie się wpina pasy. No to jest w ogóle niesamowite. O, niesamowite to jest. Po prostu szok, coś takiego. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy progi podświetlone. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Podświetlenie progów. Pięknie, pięknie to wygląda. Range Rover.
SV. No tutaj przy okazji widać te oświetlenia ambientowe. Akurat zagasło teraz. Tutaj przyciski też podświetlone, kieszenie w drzwiach oczywiście, lista prowadzenia, lampki. Wszystko jest jak należy. Te fotele z tyłu są niesamowite. Po prostu nie mogę. Głośniki. I zobaczymy jeszcze bagażnik. I oświetlenie bagażnika. Aż 4 lampki. Bardzo dużo. Przyciski podświetlone do regulacji. Oczywiście wszystko wykładzina. Tu nie ma nigdzie goły blach. Już przechodzimy do omówienia działania reflektorów, ale jeszcze raz poproszę Cię o kciuk w górę i subskrypcję. Zobaczcie, jak działają najbardziej zaawansowane reflektory Digital LED oferowane przez Range Rovera. Jak przystało na topowy model, te reflektory są na samym szczycie technologii reflektorów LED, które oferuje producent i występują one wyłącznie w nowym Range Roverze i nowym Range Roverze Sport. Pozostałe oferowane przez Land Rover reflektory w innych modelach schodząc w dół to w kolejności Pixel LED, Matrix LED, Premium LED i reflektory LED. Także jest troszeczkę tych reflektorów, oczywiście one w różnych modelach występują. Reflektory Digital LED zapewniają wysoką rozdzielczość oraz zasięg wiązki światła nawet do 500 metrów. Każdy reflektor jest wyposażony w 1300 cyfrowych mikrolusterek. To szok. Zaawansowana technologia jest w stanie osłonić nawet do 16 obiektów znajdujących się w zasięgu świateł, powodując, że pomimo doskonałej widoczności dla kierowcy, inni użytkownicy nie są oślepiani. Dodatkowo dane nawigacyjne dostosowują wiązkę światła do zbliżających się zakrętów na drodze. Jak działa ta technologia, możecie zaobserwować w tym poglądowym filmie. Zwróćcie uwagę, że cała wiązka światła skręca razem z zakrętem. Akurat na trasie, gdzie testuję oświetlenie, są bardzo ostre zakręty i trudno mi ocenić, jak w praktyce działa funkcja wykorzystująca dane nawigacyjne do zakrętów. Ale wycinanie obiektów, związki światła działa perfekcyjnie. Napisz, jaka jest Twoja cena reflektorów Digital LED. Jeśli jesteś użytkownikiem Range Rovera, Discovery albo Defendera, napisz, jak oceniasz swoje reflektory. Tymczasem dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.